Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii z turnieju w Katarze pomiędzy Sulejmanowem a Carlsenem. Qatar Open, gdzie właśnie Magnus Carlsen się zdecydował zagrać w takim turnieju, to jest rzadkość, oraz Hikaru Nakamura między innymi. Moi drodzy, rozegrała się tutaj mała dramaturgia, ciężko stwierdzić o co chodzi, ale już tłumaczę. Magnus podczas rozegrania tej partii widział, że przeciwnik nosi zegarek. Wprawdzie nie był to smartwatch, ale spytał sędziów, czy jest dopuszczalnym, żeby zegarek nosić na partię. Otóż według przepisów FIDE nie, smartwatchów nie można nosić. No ale Magnus też napisał na Twitterze, że był już zdekoncentrowany tym faktem i nie był w pełni skupiony, aczkolwiek całą winę ponosi na siebie, jeżeli chodzi o rozegranie tej partii i tylko stwierdził i zapytał sędziów, o co chodzi, czy można to zmienić. Podobno jakieś restrykcje już są wprowadzane w tym turnieju. A partia Kosmos, moi drodzy. Przeciwnikiem Magnusa jest Sulejmanow, młody zawodnik z Kazachstanu. No, ciekawa sprawa. Partia Kosmos. Zapraszam serdecznie. Zobaczycie, co tu się w ogóle wydarzyło. Magnus ma ranking 2839, przeciwnik 2512. Można powiedzieć tylko, no ale różnica między panami jest znacząca. Młody zawodnik rozpoczął ruchem d4, Magnus odpowiedział skoczkiem na f6, c4 ze strony białych, e6, skoczek na f3, posunięcie b6 zagrywa Magnus i posunięcie a3, żeby nie wpuścić tutaj gońca na pole b4. Tak można oczywiście grać, jedna z możliwości. Goniec na a6 na pionka, to hetman c2 z obroną i goniec wrócił na b7, pilnować pola na e4. Na co białe zagrały skoczkiem na c3, broniąc tego pola i posunięcie c5, od razu jest akcja w centrum. Tutaj można grać bardzo różnie, można na przykład wyprowadzić sobie gońca na f4. Białe zagrały jednak e4. Tak też można zagrać i tutaj po wybiciu troszeczkę przechodzimy do takich struktur maroczych, struktura maroczego, troszkę jest to podobne do obrony sycylijskiej, jak widać. I w tym układzie goniec zagrywa na c5, skoczek subtelnie wrócił na f3. Można oczywiście skoczkiem zagrać też na b3 z atakiem od razu, ale dobre miejsce dla skoczka to ta początkowa pozycja również. Skoczek wyszedł na c6 i wszystkie figury grają. No i tutaj młody zawodnik z Kazachstanu zagrał posunięcie b4. No właśnie, ten goniec od razu wrócił na e7, ale sprawdźmy, co by się stało, gdyby skoczek chciał wejść na d4 i spróbować zamieszać w pozycji. Co ciekawe, tu mógłby nastąpić bardzo fajny wariant białymi. Też trzeba byłoby to na pewno przygotować i wiedzieć, jak się nastawić. Otóż po hetman d2 jest od razu atak i atak na gońca, więc trzeba by było, czarne musiałyby wybić prawdopodobnie na f3. Po wybiciu tutaj goniec musi odejść, na przykład na e7 i wieża g1 od razu wykorzystujemy fakt wolnej linii, a po roszadzie czarnymi goniec b2. I te rentgeny tutaj, tymi figurkami są bardzo ciekawe i bardzo niebezpieczne. Można powiedzieć, że białe mają bardzo wygodną pozycję. Silnik mówi, że to jest około równej pozycji, ale to silnik, moi drodzy, nam się pozycja musi podobać i starajmy się wywierać też presję na przeciwniku. Co ciekawe, w tej sytuacji, jeżeli skoczek by zagrał na B3 z widełkami, też to możemy rozpatrzeć, to hetman B2. Okazuje się, że po wybiciu wieży czy gońca, najpierw zbijamy gońca na C5, a potem odbijamy tego skoczka, bo on będzie tutaj już zablokowany i nie będzie w stanie wyjść, więc bez problemu sobie też tutaj poradzimy. W tym układzie po ruchu B4 goniec wrócił na E7 w partii. Goniec na B2, wyprowadzenie figurki i hetman B8. Hetman B8, no jest to ruch pewnie pomagający w zagraniu skoczkiem na przykład na E5. No taki ruch Magnus jak zagrywa to na pewno nie bez kozery, ale białe grają swoje, słuchajcie, wieża D1 z no, kontrolą wolnej linii przede wszystkim. Roszadę wykonują czarne i goniec na E2 z wyprowadzeniem figury i D6. Też chodzi o to, że ten hetman zszedł sobie z tej linii D. Oczywiście na C7 to mógłby napotkać skoczka na B5 i też musiałby wrócić, no ale w tej sytuacji po prostu nastąpiła roszada i wieża na C8. No i teraz widzimy już zamysł czarnych. Czarne może będą planować tymi ciężkimi figurami tutaj sobie podziałać, może A5.
Ciężko stwierdzić, może A6, B5. To są bardzo też trudne pozycje do gry czarnymi, na pewno niełatwe. No ale jak ktoś jest no, tak silny jak Carlsen, to może grać tak naprawdę wszystko. Zobaczcie, białe grają subtelnie, wyprowadzają ostatnią figurę. Goniec F8 zagrał i goniec F1. To są manewry i tutaj te wieże też są teraz otwarte i białe mają po prostu więcej swobody, więcej przestrzeni i mogą spokojnie realizować swoje dalsze plany. Skoczek się przestawił na E7. Oczywiście presja na Magnusie jest taka, że on partię chce wygrać, mając 300 punktów ponad więcej od przeciwnika, to jest oczywiste. Skoczek zagrywa na B5 z prostym planem ataku na pionka. No i teraz skoczek zagrał na E8, to jest pierwszy błąd Magnusa. Można powiedzieć, że jest ok, bo bronimy pionka, ale jak należałoby zagrać? Przede wszystkim skoczek na G6. No tutaj ten ruch myślę, żeby był lepszy. Co ciekawe, białe by mogły wybić skoczka, teraz go po prostu wymienić, zepsuć strukturę pionków przeciwnikowi, zagrać hetmanem na D2, żeby wywierać presję dalej na pionka, ale powierza D8 i na przykład powrót skoczka, bo już ten skoczek tam za wiele nie zrobi. No pozycja byłaby po prostu no taka, powiedzmy, wygodna białymi, bardzo możliwe. Ale też upatrywałbym tu szans mimo wszystko u czarnych ze względu na parę gońców. Goniec może się też fajnie schować tutaj w przyszłości i to myślę, że jest całkiem stabilne. Chociaż białe mają proste plany typu H4, H5 i to może być dosyć niebezpieczne. W każdym razie skoczek zagrał na E8 i tutaj białe zagrały kapitalnie. Kapitalnie, moi drodzy, skoczek na G5. Skoczek wykorzystuje teraz słabości w obronie, w obozie przeciwnika. Tutaj widać, że już hetman ze skoczkiem chętnie by chcieli na H7 sobie wlecieć, dać mata. No ale właśnie, co się tutaj dzieje na przykład po ruchu H6? Tak nie było, ale po ruchu H6 białe by miały przygotowane fantastyczną odpowiedź. To jest naprawdę niesamowitym zagraniem i uważam, że bardzo trudnym i mega intuicyjnym. Zobaczcie, skoczek na F7 byłby świetnym ruchem. Rozbicie w ogóle tutaj przeciwnikowi króla. Król musiałby odbić, no bo jak cierpieć, to za coś. I posunięcie E5. Rozbicie w ogóle centrum i takie bardzo, bardzo intuicyjne granie, czyli pokazanie, kto tu figurami rządzi na szachownicy. Po wybiciu pionkiem jest goniec E5 i hetman ma wielkie kłopoty, trzeba by było się zasłonić tu skoczkiem, no i powierza D7 można by się tak naprawdę poddać, straty materialne byłyby ogromne po stronie Magnusa i w ogóle pozycja aż niepodobna do byłego mistrza świata. Jednak to jest tylko wariant, tutaj oczywiście wieża mogłaby zagrać na D8, bicie tutaj i skoczek D4. Bardzo trudne posunięcie, bo większość z nas pewnie by zagrało gońcem na E5 tutaj z mocnym związaniem, a skoczek na D4 jest posunięciem, które atakuje po prostu pionka i po odejściu na F5 skoczek by mógł zbić na E6. Pozycja byłaby zdecydowanie lepsza białymi bez figury za dwa pionki. I przy takim otwartym królu mogłyby naprawdę być wielkie problemy. No goniec fantastyczny, ten goniec nie działa. Bardzo intuicyjna pozycja, no rzekłbym wygrana białymi w tym układzie. Jednak było inaczej. Po skoczek na G5, skoczek zagrał na G6, no i posunięcie E5. Zobaczcie, podobna sytuacja się dzieje. Białe próbują tu mocno już przeciwnika atakować. Słuchajcie, no co by było po wybiciu tutaj? No po takim wybiciu jest bicie gońcem bez problemu. Nie można zbić skoczkiem, bo tam dajemy mata, więc fajna sprawa. Można sobie zagrać E5. To nie jest trudne posunięcie jak na arcymistrza tego pokroju. Na pewno nie. Magnus zagrywa D5, no bo cóż innego tutaj grać. Hetman B3 schodzi w ogóle z tej linii, ale też celem hetmana jest zagranie na F3 lub na H3, żeby atakować pionki przeciwnika. Goniec na E7 i w tym momencie białe zagrały kapitalny ruch. No tutaj przecieram oczy ze zdumienia, co ten młody zawodnik z Kazachstanu potrafi zagrać. Moi drodzy, skoczek F7. Tak, ten sam motyw, zbicie na F7, znowu rozwalenie pozycji króla. Król zbija i teraz jest bicie na D5. Goniec zbija i uwaga,
Kolejne piękne dwa wykrzykniki. No taki ruch trzeba zagrać, jak już się poświęca wszystko, to się poświęca, wieża D5. Niesamowite zagranie. No oczywiście trzeba przyjąć ofiarę, nie ma wyjścia i hetman odbija. W tym układzie białe mają wieżę mniej, ale bardzo niebezpieczny atak. Zobaczcie, że po król F8 skoczek zagrywa na D4 i tu są niesamowite, bardzo ciężkie chwile. Przechodzi teraz Magnus. Jeszcze goniec jest w gotowości, jakby co, czy na B5, czy na C4. Bardzo niebezpieczne rzeczy. No i w tym układzie na przykład jakby skoczek zagrał na C7, hetman dałby szacha. No to zobaczcie, że jak król zagra tutaj na E8, to goniec C4 i robią się matowe tutaj problemy po stronie czarnych. A jeżeli król by poszedł na G8, no to wystarczyłoby zagrać skoczkiem z atakiem na hetmana. Hetman B7, wybicie i zdobywamy hetmana w taki prosty sposób. W tym momencie skoczek jednak zagrał na e4, na co białe hetman f3 ze związaniem. No i tu bez problemu białe odzyskują trochę materiału. Król g8, czyli czarne zdobywają czas na ucieczkę, wybicie. Jakość mniej, ale dwa pionki więcej i atak gwarantują ogromny sukces białym. Hetman b7 w obronie. Skoczek wleciał na f5. Posunięcie b5, żeby nie było takiego szacha. Ale białe mają przygotowaną piękną sprawę. Goniec na B5. Słuchajcie, tu jest już bardzo ciężko. Zbić nie wolno, bo jest w następnym ruchu mat. Więc to nie działa. W tym układzie czarne zagrały goniec F8 i posunięcie goniec na C4 z szachem, król H8 i ruch z kosmosu, moi drodzy, skoczek na H6. Może nie z kosmosu, może za bardzo się, za mocno wyraziłem, ale po tym posunięciu Magnus Carlsen się poddał. Słuchajcie, te tutaj figury wchodzą masakrycznie. Król jest totalnie zmiażdżony. No zbić oczywiście nie wolno, bo jest mat, tak przypominam tylko. Przykładowo, jakby tutaj czarne chciały zagrać, powiedzmy, poskoczek H6, hetman E7. Mógłby nastąpić szach, król G8, skoczek na G5, król H8 i subtelne odejście gońcem, żeby wieża go nie atakowała, gwarantuje ogromny sukces białym. W następnych ruchach można by zagrać wieża E3, wieża H3 z matowymi już atakami. Niesamowita partia młodego zawodnika z Kazachstanu. Ciężko powiedzieć, czy naprawdę grał uczciwie. Wydaje mi się, że tak. Magnus był zdekoncentrowany, ładnie napisał też na Twitterze, ale zwrócił uwagę sędziom na to, że przeciwnik nosił zegarek, a jest to niedopuszczalne według przepisów. I sam też miałem upomnienie na Mistrzostwach Europy, żeby zdjąć zegarek, mimo że to były szachy szybkie. No ale przepisy to przepisy, trudno. Nie wiem, co sądzicie o tej partii, piszcie w komentarzach, ale no. Miazga. Magnus Carlsen został po prostu zmiażdżony w tej partii totalnie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.